Witamy w wiadomościach futbolowych Ligi Szóstek i witamy z Ligi D1. Zakończyliśmy sezon, jesteśmy po 13 tygodniu rozgrywek, tak więc dzisiaj podsumujemy sobie te wyniki, które padły, jak również... Czarny tydzień. No czarny tydzień, niestety. Tak naprawdę nie wiem, od którego meczu zacząć, który się rozpoczął. No, Max Apartment wygrywa z ISTV Sport 6-1. W tym samym czasie UEFA Mafia miała grać z ZK Brugg, nie grała, więc Max Apartment wygrał, no i został mistrzem. No tak, tutaj walka o medale, można powiedzieć, że zespołów, które walczyły o te medale, no to tak naprawdę grała tylko drużyna Max Apartment. Niestety reszta nie mogła wyjść na boisko, bo rywale mecze oddali walkowerami. Milos Piwones wygrał walkowerem z Kontel Teamem i zapewnił sobie brązowy medal. UEFA Mafia wygrała z walkowerem ZK Brugg i jasne było, że Max musi wygrać, by zdobyć mistrzostwo. No i Max miał pewne problemy, do pewnego momentu i z TV walczyło, jak równy z równym. Ostatecznie jednak Max był i wygrał, więc zdobył mistrzostwo. Natomiast ISTV grało jeszcze z Gozin Tembe w tym tygodniu o awans. No i też ten mecz przegrało. Gozin Tembe awansował do ligi C, podobnie jak Kraków Knights, którzy mecz z Brain wygrali walkowerem. Kosztem nic się nie stało, które walkowera oddało w meczu z Chłopami. Tak naprawdę nie ma o czym za bardzo tutaj mówić. Niestety 4 walkowery na 7 spotkań, no to jest, że tak powiem, kolokwialnie masakra. Natomiast co jeszcze warto wspomnieć, ABB. 5. mecz bez porażki, kolejne zwycięstwo tego zespołu. Tym razem zwycięstwo z Team Technik 8-4. I tu należą się pochwały naprawdę tej drużyny. Tak, zespół skończył na 10. miejscu w tabeli, więc tak naprawdę niewiele brakło, a zespół znalazłby się gdzieś tam w górnej części. Gdyby grał tak jak w ostatnich tygodniach od początku, no to na pewno walczyłby o awans. No i tutaj warto też wyróżnić Los Piwones, które zajęły to miejsce trzecie, wiadomo w jakich okolicznościach. Natomiast wracają do Ligi B, tak jak podkreślaliśmy, do Ligi C. Tak jak podkreślaliśmy, wydaje się, że to jest miejsce, gdzie... Tak, no Los Piwones zagrali na miarę oczekiwań. Natomiast myślę, że tutaj pozytywne zaskoczenie, tak jak mówiliśmy, ABB za to, że się nie załamała ta drużyna w połowie sezonu. Natomiast rozczarowanie jednak mimo wszystko. Pelikany, Brainy też oddawały te drużyny mecze walkowerami. A to są już przecież doświadczone zespoły, więc od nich jednak wymagamy tego, by kłopoty organizacyjne, z tymi kłopotami sobie zespół radził, no ale skoro też nie radzą sobie z doświadczone zespoły z Ligi A, no to nic dziwnego, że i kłopoty mają zespoły z Ligi D. Zobaczmy w takim razie na 6 tygodnia. Ja jeszcze zaproszę wszystkich na zakończenie sezonu, które będzie miało miejsce 5 grudnia w Pink Bowling w Kraków Plazie. Zapraszamy od godziny 19, a my w wiadomościach futbolowych Ligi Szóstek zobaczymy się w następnym sezonie wiosna 2016. Do zobaczenia.